Cytryna, klucz, piłka. Cytryna, klucz, piłka. Proszę je zapamiętać, ja wrócę do nich za jakiś czas. Denerwowałam się przed badaniem, ale teraz jestem już spokojniejsza. Badania były takie proste, ale jednak troszkę wykryłam swoich niedociągnięć, że tak powiem, w pamięci. Warto innym polecać badania, bo to są podstawowe badania, a potem, gdyby coś się działo gorszego, można najpierw skierować się do lekarza rejonowego, rodzinnego, a potem on kieruje na inne badania. Ale w moim przypadku akurat to nie będzie na razie konieczne. Ważne jest właśnie znalezienie, wyłapanie tych pierwszych niepokojących objawów. Bardzo tutaj jest cenna pomoc rodziny, opiekunów, którzy zauważają, że pacjent zaczyna inaczej funkcjonować, nie radzi sobie w codziennych czynnościach. U młodszych pacjentów jest to również często nieradzenie sobie z obowiązkami zawodowymi, jakieś skorzystanie z nowych technologii, opłacanie rachunków. Pacjent często sam nie jest w stanie tego zauważyć. Tutaj szczególnie są narażone osoby cierpiące na inne choroby, właśnie takie ogólnointernistyczne, jak nadciśnienie, cukrzyca, otyłość, zwłaszcza osoby nieleczące tych chorób, często niedodiagnozowane. W maju zostały przeprowadzone, teraz wznowione i przeprowadzone pierwsze badania, gdzie wzięło udział 50 osób. Grupa seniorów jest najbardziej narażona na wszystkie choroby właśnie związane z zaburzeniami pamięci, więc w tym także choroba Alzheimera może głównie. I niestety ostatnie właśnie badanie wskazało, że jest to inicjatywa bardzo potrzebna, bo na te nasze 50 osób około 40 osób jest do dalszej diagnozy.